Jeżeli chodzi o globalnych partnerów, to zarówno przy tej akcji zimowej, czyli pluszaki dla edukacji, jak i drugiej akcji, którą prowadzimy dopiero od zeszłego roku, która jest związana z pomocą uchodźcom, jest to akcja o nazwie Jaśniejsza przyszłość dla uchodźców, gdzie partner jest troszeczkę inny. Wszyscy partnerzy tej akcji są partnerami globalnymi, czyli takimi, którzy mają zasięg swojej pomocy ogólnoświatowy. Są to zarówno UNICEF, jak i Save the Children, czy też agenda ONZ-u do spraw uchodźców, czyli UNHCR. Oni są wybierani podczas bardzo trudnego, długiego procesu na poziomie organizacji, która zarządza naszymi różnymi działaniami charytatywnymi, czyli organizacją ICRA Foundation, która koordynuje, spina te wszystkie działania we wszystkich krajach. I tam następuje proces wyboru, analizy, sprawdzania, czy dana organizacja jest wiarygodna, na ile ma jednostki terytorialne, które rzeczywiście są w stanie efektywnie rozwiązać problem, którym chcemy się zająć, bo tak naprawdę o to najbardziej nam chodzi, po to, żeby wybrać partnera takiego, który jest wiarygodny i jest w stanie podołać ogromnym funduszom, które dostaje do dyspozycji na rzecz pomocy ludziom.